Kiedyś multiplo do Afryki, a dzisiaj motorynkami na hell. Słyszeliście naszą płytę, tam na samym końcu przy piosence Fan jest dźwięk odjeżdżającego motorka. Tak. I to są właśnie motorynki 125, które jadą maksymalnie jakieś 85 na godzinę. Są to nowe sprzęty, ale są totalnym badziewiem. Mega lipa, ogólnie chiński sprzęt. Nie wiemy naprawdę, czy dojedzie. Ale w ogóle dlaczego? Ponieważ uznaliśmy, że tak jak tutaj mamy hołd dla po prostu pięknej motoryzacji włoskiej, no to tu chcieliśmy oddać hołd pięknej motoryzacji polskiej. Ale okazało się, że to nie jest ta motorynka, co kiedyś. No to już kiedyś. Nie jest ta sama firma, więc wiadomo. Oddajemy hołd dla motoryzacji chińskiej. Dokładnie tak, ale zobaczcie, jaki ten sprzęt jest malutki. Zamierzamy tym przejechać ponad 1000 kilometrów na hel. I zapraszam też na mój kanał, ponieważ odcinki będą dwa razy tygodniowo, raz na kanale Przemka, a raz na moim. Mam kanał, działa. Prawda, a to prawda, że my w ogóle robimy płytę i wszystkie teledyski będą u mnie? Prawdopodobnie tak. Ale chwila, dlaczego nasza multipla jest zielona? Czas na zmianę koloru tej multipli! Ale chwila, to nie było aż takie proste. Wszystko zaczęło się od... I tylko tyle! To nie będzie takie proste, musimy zerwać całą tą folię, bo będzie zupełnie inna na tą właśnie podróż, która jest przed nami. Opa! Ale zobacz, jest zawinięte tutaj. O kurde, patrzcie tu, tylko puszka z ileci. No czy jest taka wielka różnica? Nie, no jest. No i kochani, jesteśmy oczywiście w Okami, czyli miejscu, gdzie kleimy wszyscy nasze tak naprawdę auta. Ja mam BM-kę tu oklejoną. I dziękujemy oczywiście folii samochodowej też, która nam daje zieloną folię. I w taki oto sposób zdejmowaliśmy starą folię z multipli. Kochani, ściągamy folię teraz z dachu, musimy do niego wejść. Nie pierwszy, nie ostatni raz. I koniec! Multipla jest z powrotem niebieska. To wracamy tu jutro i będzie zielona. Bang! The Multipla! Of the Multiplis! Nie, to wygląda jak właśnie taki lekko zwariowany brat BM. Tak, tak. Może tak to nazwijmy. No. A to oklejamy my. To został wam jeden element. No. Najprostszy. No więc wzięliśmy się do samodzielnego oklejania klapy bagażnika. Z resztek taśmy dodałem też zielonych akcentów w środku auta. Jedziemy! Jedziemy! Kurde, naprawdę solidnie jedziemy! Ale co jedziemy, żółwik! Halo! Musimy naprawdę uciec przed tym deszczem, zobaczmy, co się dzieje. Ten odcinek nazywa się Ucieczka przed burzą. Nie, powiem wam tak, jedzie się malowniczo, jakby póki co jest mi przyjemnie ciepło, nie jestem zgrzany, mam energię, ciekawe jak będziemy gadać za 8 godzin. Znaczy u mnie jest to fajne, że ta przewodna kurtka jest taka, że trochę już spociłem, a ona mnie jakby teraz, wiesz, suszy mnie. Sam aspekt jazdy jest cięższy, bo w multipli to po prostu była, jedziesz, nie? A tutaj jedziesz nie do końca komfortowo. Ej, się motor! Przez chwilę mi się motor zdupcył! Nie mogę nic zrobić! Zawiesił się! Kurde, pada, panowie, pada, teraz już normalnie pada! Nie, no to jest lipa totalna, normalnie pada deszcz! Znowu pada deszcz, jak jest tak, gdzie mam miejsce? Wczoraj poznałem cię, a już... Pada już naprawdę solidnie i musimy się skryć, żeby zmienić ubrania ci, co mają, a ci, co nie mają, to nie wiem, porozpaczać nad swoim losem. Bardzo szybko zmieniam teraz na wodoodporne i jadę dalej. Fajnie, że ja nie mam wody. Twoje też nie są? Nie. Ja też nie mam. Także co? Przemek wymięka, my zostajemy tutaj jako prawdziwi mężczyźni, podjazd, które mają przemoc. Przemoknąć. Przemoc! Ej, jest pierwsze 10 minut wyjazdu, co się dzieje? Nie po to mam deala z RR Moto, żeby moknąć w deszczu. O, w dupę, ale znam badać. Pół, wodoodporny komplet, rękawice też wodoodporne. Nie, no stary, kurde. My nie dam rady chyba. Te dżinsy zmieniły swój kolor. O, a ten mówiłem, że będzie kozaczył. O, jedziemy, ja już jestem gotowy cały do jazdy w moich wodoodpornych ciuchach. Życzę ci, Przemek, żeby zaraz wyszło mega słońce. Ej, panowie, musimy zjechać. Producent tego motocykla pisze, że tutaj jest ABS i sprawdźmy tutaj to. Haha, to niezły ABS, co to za gówno, nie masz tego ABS-u. No jak, no to jakby był ABS, to by nie ma ABS-u. Kaskiem? Mnie to ściska właśnie ten kask. Uciska tutaj, normalnie piecze mnie cała głowa. Bartuś, przestań się wygłupiać. Idziemy jeść. Jedziemy dalej. Chcesz hot doga, to możesz... Bartu, co? Mam.
Załóż, zobaczymy, jak będzie wygląda. Ile przejeżdżasz kilometrów? 20, max 25. Ja czuję, jakbym przejechał 250. Ja też się czuję. Ja się czuję, jakbym przejechał. A drugi, postój. Spotkaliśmy króli na GS-ach, czyli takim motocyklu, jaki ja ostatnio kupiłem, więc pogadaliśmy chwilę i ruszyliśmy dalej. No i co, kochani, no kurczę, czekamy jeszcze na... Ej, no zgasł mi znowu, gaście mi, patrz! On się zalał czy coś? Przejechaliśmy jakieś 20-25 km, więc nie za dobrze. Jest troszkę lipa. Ej, pali chłop gumę! A kury to się uczy robić wheelie? Wow, dużo przejechałem! Ten przejazd, który mieliśmy teraz, był bardzo komfortowy dla nas. Teraz zasłoniłem cię, mam przyjacielu. Nasze motoryki mają jakieś 130 km przebiegu. Około, no. Tak. Jakieś kurde mamy te ogólnie odczucia? No, jedzie. A my jesteśmy tutaj dlatego, bo zajechaliśmy kupić jeszcze jedną kamerę 360, bo jak wiecie, na właśnie motorokach mamy te 360 i zmieniamy jedno GoPro na taką lepszą troszkę. Wkładki w moim kasku są troszeczkę za duże, dlatego zdemontowałem je. Tego nie powinno się generalnie robić, ale tutaj zdecydowanie jest dużo większy komfort. Słuchajcie, mam mega wrażliwy żołądek i dętka brzuszna na wyjeździe. To ostatnie, czego potrzebujemy. Zapytałem więc panią w kebabie, czy jest solidny. Nie, chłopaki, szczerze, w życiu nam się coś takiego nie zdarzyło. Ja Boga proszę, no, żeby to nie był na przykład ten pierwszy raz. On jest na naszym kebabie wychowany, będąc w brzuchu. Oh yeah. O, ale wiecie co, pamiętam ponad 30 lat temu. Mamie powiedziałam, że jadę do koleżanki. Koleżanka powiedziała, że jedzie do mnie. Spotkaliśmy się, pojechaliśmy na motorach na dworze. No, no. Wiecie co, wtedy były tylko MZ-ki. Tak, no, MZ-ko jeździłem ostatnio. No, jeden motor nam ukradli, drugi tam się zepsuł i wrócił. Uwaga, testujemy! Zrobiliśmy sobie na, w kebabie. Pani gadała z nami, opowiadała historię swojego życia. Dała nam, patrzcie, jakby masę picia za darmo. To mi się bardzo za podoba. Za darmo, za nic. O Jezu, ja to piję. Za nic. Pani jest tak kochaną osobą. No nie, wjedzie na kebab. Po prostu jak naprawdę wjedzie na kebab. Nikołu, jak jesteście tutaj naprzeciwko media, Tergisz Kebab. Czekamy na grę. O! Wrzuciłem niechcąco jedynkę. Patrz teraz. Ej! Idioto skończony! Jedziemy w kierunku Zielonej Góry, gdzie nam pokazuje 6 godzin jazdy. Czyli w naszym przypadku będzie to jakieś 12 godzin. Jesteśmy w Miłkowicach. Mikołów! Pytanie jest do was, czy dojedziemy dzisiaj do Zielonej Góry? Obstawiam, że dojedziemy maksymalnie do Wrocławia, ale to i tak będzie sukces. O, luz mi wskoczył. Jedziemy, a motorynki chcą pić. Czas na tankowanie. W tym przypadku u mnie jest no mniej niż połowa paliwka. Jest to całkiem niezły wynik, jak na to, że pełen bak paliwa tutaj kosztuje około 20 zł. A przejechaliśmy prawie 100 km. Ale jak one się docierają, to powinny palić coraz więcej troszkę, bo się docierają. Stop! Dobra, mamy problem. Coś się stało z łańcuchem kurego. Jest totalnie luźny. Zubany, stary. Byliśmy na stacji, żeby ogarnąć jakieś tam nasze rzeczy. No i tak sobie próbowałem postawić go na koło. No i 2-3 razy mocno szarpnąłem. Ujechałem trochę na tym, no i zaczęło coś strzelać. Okazało się, że to jest łańcuch i no nie wiem to. Koniec. Nie da się tak jechać. Zędka. Ale patrz tu, a to? W tym momencie mieliśmy mocną załamkę, bo nie spodziewaliśmy się takiej wali w nowym sprzęcie z salonu. Myśleliśmy nawet, że to koniec naszej podróży. No to żeśmy zajechali. Ej, ale to jest dętka, ale to teraz zaczął na dupce. No teraz dlatego, że parę razy pociągnąłeś mocniej, żeby go zerwać. I po prostu wiesz, parę razy dobra, wzięło i po prostu wyciągnęło. Nie no, dzisiejszy dzień to jest po prostu jakby coś chce, żebyśmy po prostu nie dojechali. Tak? Zdecydowanie tak, od deszczu, poprzez opóźnienia, poprz problemy z tym. Daj teraz tak... No i tak delikatnie. Dzień dobry. Przepraszamy bardzo, czy tutaj jest warsztat, bo wygląda jakby było. Co trzeba? Jedziemy motorykami z Krakowa na Chę. Trzy motoryki takie same, no chińskie G. Wiem, że to jest serwis samochodów,
Ale może będzie pan wiedział, o co chodzi. No, ej, ale dobra. Pech, szczęście w nieszczęście. Dobra, jeszcze nic nie mówimy. Króle mechanicy mega nam pomogli. Zobaczcie, jak bardzo zaangażowali się w naprawę naszych sprzętów. Guma zabiera kapelę ciała, no. No. I co? To trzeba to porozbierać, no i zobaczyć czym. Możliwe, że tutaj w tym miejscu tulejki w ogóle nie ma. Dobra. Ej kurde, ale mam, ale morale mi wzrastają, jak tylko jest osoba, która jest do pomocy. To jest lepiej. To od razu wzrastają te morale. Znaczy powiem wam tak, jak dzisiaj dojedziemy do Wrocławia, to będzie dobrze. Ale łożysko rozsypane. O, rozsypało się łożysko całkowicie. A będzie to dlatego, że to na koło stawiane było? No tak, no bo dałeś mu obciążenie większe, nie? Bo on jak jedzie na dwóch, no to twoja masa jest rozkładana na dwa koła. Absolutnie tym już nigdy na jednym kole nie jeździmy. Nigdy w życiu. A chyba by nam miał taki. No jest, pan nie mówi. Pan Konrad po prostu akurat będzie miał to łożysko, to jest niesamowite. Ale posłuchajcie, jak nie ma... Czego jak nie ma, patrz. Tu nie. Zostawiamy to, dogadujemy się jakoś. I bierzemy to. Kupujemy to teraz. Kupujemy to. Kupujemy. Cena nie ma znaczenia. A gdzie się szuka takiego łożyska? Na warsztacie. A u pana na warsztacie? No! O! Jest. Jak to jest te 6203, no to mam kilka sztuk. Ja, no jak. Dobra, zobaczmy, ja pierniczę, no. Bo powinno zakryte być. No. A to jest łożysko z silnika, najprawdopodobniej z AM6 jakieś. I może być tak, że po przejechaniu tam troszkę kilometrów, no to się zatrze. No ale to jest 100 czy bardziej czy 1000, nie? No bardziej 1000, bo jak... Jedziemy! Słuchajcie, mamy zamontowane koło, ale jakby coś idzie tak, bo źle się kręci. Pan Konrad mówi, jakby nie było w ogóle osi jakby w środku. Wycisko łożysko, a łożysko wywaliło. Zrobiła się noc, a my ciągle walczymy. Cały nasz wyjazd wisiał na włosku. Już się stało, że to nagle zaczęło się kręcić, jak należy. Źle były ułożone dystanse pomiędzy łożyskami. Ale czy było to ułożenie tutaj, że my źle ułożyliśmy, że wy pan, czy po prostu to fabrycznie? Fabrycznie nie było. Co? Podkładka zwykła załatwiła sprawę. Czyli jest to fabrycznie lipa. To nie jest, że ja tylko i my krytykujemy ten sprzęt, tylko jakby mechanik. Czyli możemy się spodziewać, że nasze też padną zaraz, tak? Koła nasze. Dom na zapas łożysko. Idzie strzela, jedzie dobrze. Powiem wam tak, ta przerwa mnie tak rozleniwiła, że ja w ogóle... Sprawdziłem w ogóle teraz na mapie, gdzie jesteśmy. W tym momencie jesteśmy w tym miejscu. Do Zielonej Góry jest tyle, a my jesteśmy tu. Rozkraczyliśmy tutaj, tutaj, pod panem Marianem, to jest dla mnie w ogóle szok. Ludzi. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dziękujemy przepięknie. Dziękujemy bardzo, naprawdę. No. Cud, motorynka popsuła się idealnie pod warsztatem samochodowym, który na dodatek miał na miejscu łożysko, które nam się posypało. W taki oto sposób, mając wielkie szczęście w nieszczęściu, udało nam się ruszyć dalej. Ale co, dzwonimy na Pucińską? Sprawa jest taka, że szukamy aktualnie noclegu. No i pomyśleliśmy, że może u widzów. Jeszcze nie wiemy, czy się uda, ale wrzuciliśmy taką storkę. No i kurczę, jakoś bardzo dużo z was odzywa się, żeby wbić na jedną lokalizację. Po prostu na pewien adres. I naprawdę to dosłownie no dziesiątki. To każda wiadomość jest z dopiskiem 18+. Tak, i nie wiemy kompletnie, o co chodzi. Mamy tam jeszcze jakiś czas, więc nie będziemy raczej tam już jechać. No ale mamy numer do chyba osoby, która tam jest. Więc co, dzwonimy. Wiele osób też pisze i określa to miejsce różowy. Ja mam wrażenie, że ktoś sobie z nas stroi żart. Dobra. Słucham. Dzień dobry, czy dzwoniłem się na Chocimską? A to nie, to może pomyłka, czyli to nie jest brzeg Chocimska, tak? Absolutnie nie. Bardzo przepraszam, to w takim razie pomyłka. To do widzenia. Ogólnie cię widzę cię prankują. Czyli widz mnie sprankował, zadzwoniłem do normalnego człowieka, który właśnie sobie idzie spać. Szkoda, że nie pisaliście wczoraj, byłam sama na chacie, a dziś już przyjechał mój chłopak i nie dam rady. Napisał jeden widz, który miał całkiem pusty domek, ale aż godzinę od nas. Mogę zadzwonić do niego w tym momencie na telefon. Czy chcecie jechać godzinę, jeżeli mamy domki? Czy bierzemy booking i tu śpimy? No co? Bierzemy booking i tu śpimy. Booking. Mega zmęczeni dotarliśmy na nocleg po całym dniu jazdy. Jesteśmy w pokoju, no każdy z nas są trzy pokoje, więc ja akurat jestem tutaj z Maćkiem. No i co? Kurczę, szybki teścik. 220 zł za pokój. Jest to dobra stawka, uważam. No kurde, słuchajcie. Skosik. Ulala, pleśni dużo jest. Zobacz. Tutaj, jeśli chodzi o ten silikon, również nie jest w najlepszym stanie. Jest to i tak dobry nocleg, jakby mi to nie przeszkadza. A mamy godzinę 1:30. No i co? Tak 7:30 max pobudka, żeby o 8 już być jakby zupełnie zabezpieczonym i już siedzieć na motocyklach. Jedziemy spać i widzimy się jutro. Bang! Jutro, czyli jutrzejszy dzień, zobaczycie Ubarka na kanale.